Mam historię bardzo prostą, jak odkryłem pizzę polską Zrobię skok w tył zegara, bo to było o tu, zaraz Kierowany chłodem, napędzany pizzą głodem Chwytam, znikam w domu, pytam, what the fun? Jest kasubska, polskie smaki, tu z kolei klasyk taki Co ja robię? Robię obie Ta chłodzona na zakwasie, ta mrożona na wypasie Wbija każdy zęby w swoje, no i dobre są nastroje Taka to historia prosta, pizza klasyk, pizza polska Nadszedł dzień dzisiejszy, polski finał SCL Master Division, jedna z ekip już dzisiaj zostanie triumfatorem tego sezonu. Zobaczymy, która ekipa wzniesie ten wirtualny puchar, która ekipa będzie miała na swoim koncie nieco więcej pieniędzy. Jak na razie to Team SK Gaming dobrze rozpoczyna. Za mikrofonem oczywiście Tomasz Tominaglik i zapraszam na dzisiejsze rozgrywki. Jak na razie... Tak jak wspominałem wcześniej, Team SK Gaming po stronie antyterrorystów na mapie Devertigo, Vertigo Mapie wyboru białych niedźwiedzi Polo przejmuje sobie usta, no jest to przyspieszenie już Musi ewakuować się HotDog No on tutaj musi bardzo uważać, no i teraz no dosyć fartownie Ale HotDog zdobywa tego fraga, Polo pozostaje sam na placu boju Exist będzie zachodził do okna, ale sam Polo ma pomysł, aby podejść do bombsite'u A no i to jest dobra decyzja Teraz Hotdog musi się ewakuować, ale ten nie ma kevlara, ten ma spore problemy. No i teraz jednak Polo. No i również na rampie jest dorzucony granat, no ale to Virtuoso trafia jako pierwszy, bajni, teraz będzie miał spore tarapaty. Jest ta ewakuacja, ale ta zdecydowanie za późno. Jeszcze chodok próbuje reagować, klocu jednak yy, szybko odpowiada i mamy przewagę 4 na jednego, bo trafia jeszcze Polo i klocu na sam koniec AK Gaming. Jak na razie to Nesty, trafia jako pierwszy, odpowiada fly, no ale jeszcze od rampy. Będzie zachodził polo. Teraz problemy. Fly wygrywa ten pojedynek, ale jest Klocu, aby szybko zrefragować. Klameczka jednak już od Heavena, jeszcze wirtuozo. Bardzo ładny frag wykonanie naszego raflera no ale teraz trzeba zaplantować paczkę. No tutaj Freo, ten przygotowany. Pytanie tylko czy sprawdzą to zawodnicy Team USK Gaming. Jest to sprawdzenie, jest wyskok, ale Freo i tak daje fraga od siebie Virtuoso. Ustawiony w site, to nie jest oczywista pozycja. Virtuoso bardzo sprytnie, Exist nie ma prawa się tego spodziewać. I w tym momencie obiegany zawodnik Team USK Gaming, Virtuoso w plecy. Wykorzystujemy lukę w defensywie, która utworzyła się po odbijaniu środka. No i Polo za chwilę będzie zaskoczeniem. Trafi jeszcze w międzyczasie Nesti. Na no, klameczka. jeszcze w międzyczasie był w stanie zdobyć jednego fraga, ale to było wszystko, na co było w stanie stać prowadzącego Team USK Gaming. Jeszcze hotdog na środku. Flaj już kowaruje ten środek, chociaż teraz jest podejście na. Cetę. A to wszystko słyszy Polo. No i w końcu jest to wychylenie. Pierwszy frag jest wyeliminowany snajper drużyny antyterrorystów. I hotdog pozostaje sam. No ten coraz bliżej bombsite. To dopalony Freo. No i Polo. Już znana jego pozycja. Bardzo ciężka sytuacja dla hotdoga. Ale teraz podniesiony kolejny Mołotow Jeszcze ma smoka hotdog, ale brakuje dekwiskita. I to już jest chyba koniec tej rundy, bo hotdog nie ma czasu, aby Tą, tą rundę wygrać się a... Smok na lewą stronę, ale w końcu Klocu atakuje No i exit wyeliminowany Będzie za chwilę reagował od na Fly Ale pytanie czy to nie jest za późno, bo właśnie Klocu wygrywa ten pojedynek Ale trzeba jeszcze podłożyć paczkę, 10 sekund na zegarze Na blisko jest tutaj Bajmin, no, ale ten nie celnie No i Klocu zdąży podłożyć tą paczkę Hotdog wybiega, no i to są dwa trapienia, A nawet trzy, bo na nadal Rozgrywa to wszystko bardzo agresywnie I on tutaj będzie naprawdę sporym zagrożeniem No właśnie polowy eliminowany Klameczka już się ewakuuje, ale już od drugiej strony zachodzą zawodnicy terror. Hotdog jednak jest tutaj aby asekurować, teraz Klameczka się nie pomylił. No i to nastawia naprawdę nieprzyjemnej sytuacji, pozostaje sam Nesty. Ten ma tego czasu naprawdę niewiele, nie będzie już szans na odbicie tej paczki, nie będzie szans na powalczenie w tej rundzie. Klameczka bardzo agresywnie, to może się zemścić, ale Nesty nie daje sobie rady. Jeszcze Hotdog trafia naszego zawodnika, Hotdog po raz kolejny. Freo oraz Polo. Ten duet pozostaje w życiu, chociaż Polo. Bardzo ciekawa pozycja, no i to faktycznie może zaskoczyć. Freo wyeliminowany, Polo, sprawdzona jego pozycja. porzucony flash, no i teraz będzie wychlenie. Fly oddaje niecelny strzał. Nesti już dojeżdża. No i Nesti w końcu tego Praga dopisuje na swoje konto 4 na 3. Przewaga po naszej stronie. Minuta na zegarze, ale nasi chcą rozegrać to nieco szybciej, ale na plecy już zachodzi hotdog. Tam była jakaś mijanka, ale klocu! Wow! Co to był za trzał? Virtuoso jeszcze trafia. Trzech na jednego, Exis pozostaje sam, ten zachodzi na odnogę. W tym momencie ta pozycja niecoverowana, Lodis jakby pogubione, Lodis jakby nie wiedziało, gdzie będą chcieli kontynuować ten atak, ale teraz dobre wychylenie Resti. Trzeba będzie odsmokować paczkę, trzeba będzie zająć czymś terrorystów. Ale trafia Exit, odpowiada Nesti. Jeszcze teraz fly od strony cementu. Proszę bardzo, trzy trapienia. Teraz Nesti. Właśnie ten zawodnik trafia jako pierwszy. Jeszcze wirtuoza tutaj przygotowana pułapka. Nie spodziewali się tego zawodnicy terrorystów. Klameczka odpowiada. Coraz mniej tego czasu dla zespołu atakującego Nesti. Końce jego do Palona. No i już tego smoka zabrakło. Ale również reaguje Freo. Tym mołotowym odcinając drogę. Ataku. To może skutkować przegraną rundą, no ale poczekajmy, bo dopalony i dorzucony granat. Fly bardzo mocno poobijany, ale Praga nie udaje się dopisać. nasi mają tutaj naprawdę mało granatów? Polo będzie za chwilę przygotowany z Fleszem, no i Freo oraz klocu. Ten duet będzie musiał wybiegać. Fleszy poleciał, no ale to Hotdog trafia jako pierwszy. Jeszcze Freo trafia, no i fly z klameczką na sam koniec. Jest naprawdę groźny. Freo. Już szybciej pod bomb site A, ale to jest wejście pod bomb B, a tutaj Nesti za jedynką bardzo agresywnie. Nie spodziewali się tego zawodnicy teamu SK Gaming Hotdog z ostatnim trafieniem Jeszcze pod bombsightem A no ale bomba już leży pod nogami naszych zawodników I to nie będzie już wielkiej szansy na zdobycie tej rundy Dopalony bombsight tam ustawiony by me. No ale to Fly trafia jako pierwszy Fly po raz kolejny Virtuoso z odpowiedzią za jedynką Jest celowany sniper drużyny atakującej Ale brakuje tej amunicji No i to jest spory problem Nie dla Fly'a Bo ten trafia po raz kolejny Klocu pozostaje sam ale czasu brakuje i pytanie, czy czasu wystarczy? Wydaje się, że nie na ostatnie sekundy. No i również Lodis nie może sobie tutaj z tym poradzić. Klameczka, trzy trafienia. No dosyć sporo zamieszania, ale... W końcu te pragi udaje się dopisać. Fly jeszcze dopisuje swoje trzy grosze. No i w tym momencie... Przygotowany Virtuoso jeszcze na środku, dorzucony flash pod bombsite B No i chyba już zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje Netki za dwójką, ale ten sobie nie poradzi Exit wygrywa pojedynek Jeszcze za elektrykiem, gdzieś próbuje znaleźć swoje miejsce Virtuoso Ale tutaj te pozycje dopalone Będzie jednak wychylenie, tam klameczka, zauważony jego plecak No i za chwilę to będzie szansa dla virtuoza Jedna klameczka podejmuje decyzję o podejściu bliżej bombsite'u Exit ustawiony za elektrykiem No i, ale to Fly trafia jako pierwszy przy tym retake'u Klotku gdzieś zachodzi na plecy, ale Hotdog się tego spodziewa. Polo odpowiada. Ale to jest przewaga po stronie teamu SK Gaming. Polo dopala te pozycje, ale czasu brakuje. Brakuje również Pola nam przy życiu. Fly trafia po raz ostatni, a więc pierwsza mapa tego pojedynku